jestem w Radzionkowie na ulicy Świętego Wojciecha. Dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Gnosały. Będę tutaj skręcał w lewo. Oczywiście do prawej strony. I na najbliższym skrzyżowaniu ponownie pojadę w lewo. W ulicę Śródmiejską. Oczywiście muszę ustąpić pojazdom sprzeciwka. Ustawić się mogę po skręcie oczywiście zarówno do prawej, jak i do lewej strony. Ja w tym wypadku ustawiłem się do strony lewej, po to, aby ułatwić wjazd pojazdom jadącym sprzeciwka. Z ulicy Gnosały będę teraz jechał w ulicę Świętego Wojciecha. Najpierw mam przejście dla pieszych o ruchu kierowanym, czyli ze światłami. Sygnalizacja jest wzbudzana przez naciśnięcie guzika przez pieszego. Teraz przejadę na wprost przez skrzyżowanie ze Śródmiejską. I za kilkadziesiąt metrów mam skrzyżowanie z ulicą Świętego Wojciecha. Tutaj warto wykorzystać lustro. Jeszcze tam widzę, w lustrze widzę, że jeszcze jadą pojazdy. Gdyby nie było lustra, no to bardzo trudny tutaj wyjazd, słaba widoczność. Wyjeżdżam na lewą część drogi. Aczkolwiek mogę zająć dowolny oczywiście pas. Natomiast w tym wypadku bezpiecznie jest zająć pas lewy ze względu na ograniczoną widoczność tam na prawą stronę.